To nie żart. To bardzo poważne pytanie, no bo jeśli Bóg narodził się 2000 lat temu, no to co było wcześniej? Jeśli rozumiemy narodzenie jako początek istnienia, no to wcześniej nie byłoby Boga. No to już wiemy, że coś jest nie tak. Ja zawsze w takich sytuacjach sam sięgam i was też kieruję do Biblii. Stąd i tam się wybierzmy. Otwórzcie sobie list do Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 5. To też, tu jest mowa o Jezusie, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił, czyli przygotowałeś dla mnie ciało. Jezus. Przed narodzeniem mówi o tym, no to już wiemy, że Jezus istniał przed tym wydarzeniem, które dzisiaj szczególnie świętujemy. Jeszcze raz, to też przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, bo one nie mogą zmyć naszych grzechów. To Jezus Chrystus zrobił dwa tysiące lat temu osobiście. Ale ciało dla mnie przysposobił. A teraz przejdźmy do Ewangelii Jana, która bardzo pięknie opisuje przyjście Jezusa na ziemię. Mamy werset 14 z pierwszego rozdziału. A słowo, tu to jest imię Jezusa, logos, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy Jego chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. No, wszystko, fajnie być może to wiesz, ale teraz pytanie zastosowawcze do ciebie, bo Jezus przyszedł z pewną misją, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Czy Ty przyjąłeś Jezusa do swojego serca?